Zagłada. Wszystkie tomy powieści Kazimierza Brauna dostępne na kapitalbook.pl. Witam wszystkich Państwa na kanale pana Grzegorza Brauna i mamy kolejną rozmowę z panem Kazimierzem, ojcem pana Grzegorza. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się uprzejmie, kłaniam się panu, kłaniam się wszystkim, którzy może będą oglądali naszą rozmowę i będą jej słuchali. Ja tutaj chciałem przypomnieć, że pan Kazimierz jest autorem trylogii dotyczącej polskiego ziemiaństwa o tytule Zagłada. Właśnie niedawno ukazała się trzecia część, ostatnia tej serii, także serdecznie wszystkich zapraszam, żeby się zapoznali właśnie z tą publikacją i z pozostałymi częściami. Książka jest dostępna w księgarni kapitalbook.pl, ale jeszcze będziemy na pewno rozmawiali na temat właśnie tych książek. Ci, którzy jeszcze nie oglądali nagrań z panem Kazimierzem, gdzie rozmawiamy na temat historii, polskiej historii najnowszej, bo właśnie te książki dotyczą tego i dotyczą właśnie tej strasznego wydarzenia, do jakiego doszło po 45 roku, a mianowicie z zagładą ziemiaństwa, z zagładą tej klasy. Także polecam. A tutaj, panie Kazimierzu i szanowni państwo, będziemy rozmawiali na temat związany z teatrem, związany też z taką współczesnością. I panie Kazimierzu, pan bardzo dobrze zna Tomasza Antoniego Żaka, który jest szefem, kierownikiem, właścicielem jedynego w Polsce teatru patriotycznego. Tak, to jest teatr. Nie teraz. Teatr nie teraz, taką nosi nazwę, ale to jest teatr paradoksalnie właśnie bodajże najbardziej związany z teraźniejszością życia intelektualnego, życia duchowego i życia artystycznego naszego kraju. Tomasz Żak, z którym znamy się i przyjaźnimy od bardzo dawna, jest wybitnym twórcą, myślicielem i działaczem w dziedzinie kultury i artystą teatru. Myśmy poznali się kiedyś dawno w Tarnowie, kiedy ja tam reżyserowałem, on robił ze mną wywiad, rozmawialiśmy wtedy o teatrze, jaki mijał już, to był teatr drugiej reformy teatru, o którym ja pisałem i który obserwowałem i w którym uczestniczyłem. Nasza znajomość rodziła się w przyjaźń i trwała i jakby owocem tego była realizacja przez Tomasza Żaka w jego teatrze mojego tekstu dramatycznego o Norwidzie. To była sztuka pod tytułem Powrót Norwida, którą napisałem i wspólnie z nim, z Tomaszem, wyreżyserowaliśmy to przedstawienie. Tutaj ja pozwolę sobie sięgnąć na chwileczkę do tego rozdziału, wielkiego rozdziału mojego życia, mojej pracy, jakim jest praca nad Norwidem. Ja zacząłem recytować Norwida jako chłopiec w czasie wojny. To było tak, że myśmy w naszej rodzinie świętowali bardzo jakoś tak, no, bardzo, bardzo wyraziście imieniny. To nie był czas, kiedy się świętowało urodziny, tylko imieniny. Więc na imieniny mojej babci, Henryki, wszystkie dzieci, było nas trójka, czwórka w rodzinie. I jako prezenty recytowaliśmy babci wiersze. Na inne prezenty nikogo nie było wtedy w biednych czasach wojennych stać. I mama, która uczyła, moja matka, która uczyła w szkole domowej polskiego, wybrała dla mnie wiersz Norwida Wigilia. Ja ten wiersz do dzisiaj pamiętam z tego powodu. Wrecytowałem go mojej babci. To było w czasie wojny i
Od tamtego czasu zacząłem się wczytywać w Norwida. W naszej bibliotece domowej Norwid stał na honorowym miejscu. To było takie białe wydanie przedwojenne Mirjana Przesmyckiego obok Cudów Polski, obok Sienkiewicza, trylogii i innych dzieł. To były moje wczesne lektury. I potem już to tak zostało, kiedy byłem w szkole, to Norwid był zakazany przez komunistów jako katolik, jako emigrant, ale kiedy byłem już na studiach polonistyki w Poznaniu, to przyszedł 56 rok i Norwid został dozwolony przez władzę. I wielki uczony, profesor Zygmunt Szwajkowski, otworzył natychmiast seminarium magisterskie poświęcone Norwidowi. I ja się natychmiast zapisałem na to seminarium, napisałem w rezultacie pracę magisterską o Norwidzie i to już tak poszło, bo zaraz potem pisałem pracę wstępną na reżyserię o sztuce Norwida za kulisami. Ta praca chyba była niezła, dlatego że na reżyserię dostałem się w oparciu o tę pracę i egzamin wstępny, oczywiście skomplikowany. I potem już jakby zostałem przy Norwidzie. Potem moja praca dyplomowa na reżyserii, to było przedstawienie Pierścienia Wielkiej Damy Norwida w Teatrze Polskim w Warszawie. Napisałem potem doktorat o Norwidzie, a potem zrealizowałem po kolei 15 przedstawień opartych o teksty Norwida. Wszystkie jego wielkie sztuki, a także dwa moje scenariusze oparte o teksty Norwida. I ten numer 15 to właśnie jest to przedstawienie powrotu Norwida oparte o jego teksty, które wyreżyserowałem razem z Tomaszem Żakiem w Tarnowie. A czy obecnie w ciągu ostatnich lat w Polsce, nie licząc teatru, nie teraz, grane są sztuki na podstawie pana scenariusza? Tomasz Żak, mój przyjaciel, powtarzam to z przyjemnością wielką i satysfakcją. Cieszę się z tego, że jesteśmy tak blisko z tak wybitnym człowiekiem teatru. Otóż Tomasz Żak przymierza się w tej chwili w kontakcie ze mną do realizacji mojej sztuki pod tytułem Kwarantanna. To jest sztuka poświęcona tej tak zwanej pandemii, która się przetoczyła przez cały świat, przez Amerykę. Ja to tutaj bardzo dramatycznie odczułem w Ameryce i przez cały świat, i przez Polskę. Otóż to było tak mocne przeżycie, no pisałem także o tym wiersze, które się ukazały, pokażę tę książeczkę, ukazał się taki tomik, Pożegnania i inne sonety, wydało je zaprzyjaźnione wydawnictwo pana Stali w Częstochowie. Otóż tu są także sonety poświęcone temu strasznemu wydarzeniu, bo to było uderzenie w całą ludzkość, temu strasznemu wydarzeniu, tak zwanej pandemii. Otóż ja napisałem sztukę. To był czas strasznych konfliktów między ludźmi także, między władzami a ludźmi, narzucanie ograniczeń, kwarantanny właśnie, które były praktycznie aresztami domowymi. No i byli ludzie, którzy się temu sprzeciwiali, którzy nie nosili maseczek. Mój syn Grzegorz był jedynym w parlamencie polskim, który nie nosił tej maski. Ja też jej nie nosiłem. Moja żona jej nie nosiła tu w Ameryce i to sprawiało nam przy różnych okazjach duże trudności. Niemniej staraliśmy się dzielnie trwać w tym
oporze. Otóż ja napisałem sztukę w oparciu o te konflikty. Udało mi się zaobserwować i wymyślić dwie postacie, które się zderzają. Jedna jest, można powiedzieć tak najbardziej ogólnie, za i promuje te narrację i psychozę pandemii, a druga się jej sprzeciwia. Sprzeciwia się aż do poniesienia w związku z tym wielkich ofiar i strat i prześladowania. To wzięte z życia, ale te postaci dwie są przeze mnie wymyślone. I wiem, że Tomasz Żak przymierza się do realizacji tego tekstu, z czego się ogromnie cieszę. Jeżeli chodzi o Tomasza Antoniego Żaka, to ja tak zauważyłem, że ta przyjaźń między wami występuje, jest. On też robił z panem różne wywiady. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o pana Tomasza Antoniego Żaka, to jestem wydawcą jego dwóch książek. Jedna to jest Komu służy kultura, gdzie rozpisuje się na temat tego głębokiego problemu kryzysu, występowania na przykład patriotyzmu w kulturze, gdzie ta prawicowa religijna narracja jest wypychana przez środowiska lewicowe, i też jest druga książka podobna do pierwszej, o wiele mówiącym tytułem, która jest Czekając na karę śmierci. To jest taki tytuł odnoszący się do też historii Polski, gdzie jest poruszony wątek właśnie tych zdrajców ojczyzny i obrońców ojczyzny. Ale panie Kazimierzu, ja tutaj chciałem się jeszcze dopytać na temat tej pandemii i sytuacji, jaka była w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce w jakiś sposób udało się lepiej lub gorzej, ale bronić, i Polacy nie byli tacy karni, jak to często się dawało. Przykład, że u nas to chodzą ludzie bez maseczek, sobie pozwalają na to, a w takich Niemczech to tak karnie wszyscy, bo jest rozkaz, to chodzą. Czy w Stanach Zjednoczonych, na przykład, jak pan poruszał się po mieście, to pan był zmuszany do tego, żeby chodzić też na ulicy w maseczce? No więc to było bardzo powszechne. Nakazy noszenia maski, znam polskie słowo brzydkie, namordnik, na słowo szmata, słusznie, te nakazy obowiązywały w urzędach, w przychodniach lekarskich, na poczcie. Tam nie można się było dostać, nie nosząc takiej maski, więc myśmy z żoną, a także z córką, która tutaj mieszka, ze swoimi córkami, omijali te miejsca wtedy. Na przykład jeżeli chodzi o listy, to tu jest taka możliwość w Ameryce, że ja wkładam, kiedy chcę nadać list, to wkładam go po prostu do swojej skrzynki pocztowej i listonosz, który podjeżdża, zabiera ten list. No więc ja tym sposobem mogłem wysyłać listy i oczywiście odbierać je, ale już na pocztę przez długi czas w ogóle nie chodziłem. Kiedy miałem okresową wizytę lekarską, właściwie obowiązkową, bo ubezpieczenie mnie do tego obliguje, doroczną, to tam w przychodni przychodząc do okienka, siadając w poczekalni, a potem do lekarza, tam zmuszono mnie do nałożenia tej maseczki, co wspominam z bardzo dużym niesmakiem wobec samego siebie też. No ale była to konieczna wizyta, żeby jakby nie stracić tego ubezpieczenia lekarskiego. No i potem z kolei lekarz, skądinąd mądry i sympatyczny człowiek, ale pierwsze pytanie zadaje mi, czy pan się szczepił. No więc pan się nie szczepił. No to potem cała wizyta jest taka, powiedziałbym, nieprzyjemna. Bo lekarz domaga się, żebym ja się zaszczepił, a ja najuprzejmiej w świecie, ale zdecydowanie odmawiam. I rzeczywiście nie zaszczepiłem się.
Czyli nie mógł pan też latać samolotem? Tak, nie miałem żadnych podróży w tamtym czasie, tak, to prawda, omijałem okazje czy potrzeby jakieś takie. Nie było tak, nie było. A w Stanach Zjednoczonych to społeczeństwo tak karnie się podporządkowało tym obostrzeniom? No w tych właśnie konkretnych sytuacjach tak, bo nie było wyjścia. Ludzie się temu podporządkowywali, z tym, że niestety, no muszę powiedzieć, że niestety, widziało się wielu ludzi w takich maskach na twarzach w kościołach. Widziałem takich ludzi także w parku na spacerze, co było no głupie, po prostu głupie, zamiast oddychać powietrzem, dusić się w tej masce, ale było takich wielu, chociaż nie wszyscy. No, w Polsce to ja nawet mnie policja zatrzymała, ponieważ nie miałem, siedziałem sobie i policjanci przyszli do mnie i mówią, że maskę powinien założyć. Chociaż nikogo wokół mnie nie było, także sytuacje były takie, moim zdaniem, komiczne. Chociaż byłem już pod koniec tej pandemii we Włoszech, dokładnie w Mediolanie, no to tam, jak wracaliśmy na lotnisko z centrum, to nie chcieli nas puścić do autokaru, który zawoził na lotnisko, ponieważ mieliśmy nie ten typ maski. Musieliśmy biec i szukać konkretnego typu takiego, że ta lepsza taka maska, bo inaczej nie wpuszczą. No, zauważyłem, że społeczeństwo włoskie to bardzo karnie się podporządkowało wobec tym obostrzeniom. Niech mi pan powie, z czego to wynika, że można po prostu tak z dnia na dzień sobie ludziom kazać chodzić w maskach przy temperaturze plus 35 stopni, zakazywać chodzić do lasu, zakazywać prowadzić biznes, gdzie no tak naprawdę ludzie nie mogą się spotykać z innymi ludźmi. Ja pamiętam, że dochodziło już do takich sytuacji, że ludzie bali się ze sobą spotykać. Dlaczego społeczeństwo tak łatwo dało się podporządkować wobec te wszystkie rozkazy? No cóż, niestety miliony, wielkie miliony ludzi były trenowane przez reżimy totalitarne do takiego zachowania. Właśnie w Niemczech już nie bezpośredni ci, którzy podporządkowali się wtedy, zresztą z entuzjazmem, jak wiemy, w ogromnej większości reżimowi totalitarnemu w Związku Sowieckim i w krajach, którym Związek Sowiecki narzucił swoje panowanie, to był trening. A w Stanach Zjednoczonych, no i w wielu innych krajach, ja obserwuję, i to już od lat z wielkim niepokojem, ewolucję w kierunku totalitaryzmu. To, co się dzieje na przykład w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, używanie aparatu sądowego do rozgrywek politycznych, żeby nie mówić może o tym zbyt dokładnie, dosłownie wymieniając nazwiska, ale to się dzieje na wielką skalę. To się dzieje na wielką skalę w Stanach Zjednoczonych. Jeden przykład, ale ludzie to przyjmują, czy z chęcią, czy z niechęcią, ale są zmuszani do tego. No na przykład, jeden przykład praktyczny. Tysiące ludzi demonstrowały 6 stycznia, to był rok, który to 2024, prawda? Czy 25 już, 100 styczeń to był 25. Nie 25. 20. Mylę daty, nie będę ich odkładał. 5 to w przyszłym roku. W każdym razie ci ludzie, którzy tam przyszli tysiącami demonstrować przeciwko według nich sfałszowaniu wyborów, najprawdopodobniej
istotnie wybory zostały sfałszowane. Otóż z tych ludzi setki zostały uwięzione i dziesiątki siedzą od lat w więzieniach. To jest niesłychane na Amerykę, ale tak się dzieje, ponieważ sądy tych ludzi skazują za demonstrację polityczną. Także toczy się ten walec po całym świecie w różny sposób, z różnym natężeniem, w różnych wariantach, ale wydaje mi się, że to jest wytłumaczenie, dlaczego miliony ludzi tak poddały się. No, pan wspomniał Włochy. No przecież Włosi też mieli ten trening pod reżimem faszystowskim. Mieli przez wiele lat ten trening, że wszystko jest w rękach państwa, trzeba się podporządkować decyzjom. Cecha totalitaryzmu, kontrola wszystkich i wszystkiego. No tak jak powiedziałem, gdzie mój znajomy porównał na przykład Polskę do Niemiec, gdzie tam Niemcy wykazali się tą taką swoją karnością, a Polacy jak zwykle tutaj jest bałagan i robią po swojemu, co moim zdaniem tylko pokazuje to, że Polacy potrafią też spojrzeć na działania państwa w sposób bardzo krytyczny. Ja też zauważyłem taką tendencję, zwłaszcza u osób związanych z ówczesną władzą, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, gdzie oni tak mocno uwierzyli w tą całą swoją propagandę, gdzie dochodzi do wojny na Ukrainie i nagle z dnia na dzień nie ma problemu pandemii. Nie ma, ja w ogóle największym wrogiem to jest wtedy agresja rosyjska na Ukrainę. Do Polski zjeżdżają setki tysięcy Ukraińców, przekraczają tą granicę bez maseczek, bez badań, bez testów, prawda? I już nie ma problemu, że zaraz oni nas zabiją, no bo mogą być zarażeni, prawda? Ja rozmawiałem z jednym z takich no, znaczących polityków Prawa i Sprawiedliwości i on skwitował to, że jest ten Omikron i on ten Omikron, tam któraś odmiana COVID-a wszystko załatwiła, prawda? Także no, zawsze znajdzie się jakieś wytłumaczenie. Panie Kazimierzu, a kiedy planowana jest premiera pana sztuki w Polsce? To nie jest jeszcze ustalone. Trzeba o to pytać Tomasza Żaka. Ja bym się cieszył, gdyby była jak najszybciej, bo to jest sztuka współczesna, aktualna. Wszyscy pamiętają, jak to było i echa tego wydarzenia jeszcze ciągle się słyszy na świecie. Jeżeli chodzi o taką współczesność sztuk, to tak jak też wcześniej rozmawialiśmy, to mamy, panie Kazimierzu, obecnie no, zdecydowaną ofensywę środowisk lewicowych, które zagarnęły, no, nie wiem jak dokładnie jest w Stanach, ale w Polsce ten teatr został przyjęty przez środowiska lewicowe, już nie takie liberalno-lewicowe, ale już takie stricte lewicowe i często dochodzi do różnych awantur związanych z tymi sztukami. Tam była chyba sprawa parę lat temu, on się nazywał Wojciech Klata, on był dyrektorem jednego, nie wiem czy kojarzy pan sprawę? Wojciech Klata. Tak, słyszałem o jego działalności. No właśnie i to był teatr akurat w Krakowie i może pan ma swoją koncepcję, z czego to wynika, że prawica, nie wiem czy to dobre określenie, ale mi się wydaje, że środowiska prawicowe całkowicie odpuściły strefę kultury. I ja to poprę właśnie takim przykładem, jak wydawałem książkę Komu służy kultura pana Tomasza Antoniego Żaka, to my zgłaszaliśmy się do środowisk tych różnych gazet prawicowych, związanych ich z władzą, nie z władzą i szczerze powiedziawszy, chęć pomocy, zrecenzowania książki, napisania wywiadu, spopularyzowania tej książki, bo ona jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o podejście do tego, co się dzieje tak naprawdę w polskiej kulturze, to oddźwięk ze strony tych mediów był w sumie żaden. Nie było kompletnie zainteresowania. A jednocześnie w tych gazetach pojawiają się artykuły krytykujące to, że lewicowe środowiska przyjmują kolejne elementy polskiej kultury.
I panie Kazimierzu, czemu w sferze kultury, no można powiedzieć, że ponieśliśmy druzgocącą klęskę? Ponieśliśmy, ja sam, no sam tego doświadczyłem. Mogę to powiedzieć wyraźnie. Wie pan, ja, no cóż, ja wyjechałem z Polski, mogę powiedzieć w cudzysłowie, przymusowo. No przymusowo dlatego, że straciłem wszelkie możliwości pracy w Polsce, ale potem wielokrotnie ubiegałem się ponownie o pracę w Polsce. I jak się okazywało, za każdym razem, bo było tych okazji dobre kilka, najpierw, mogę powiedzieć, moi dobrzy koledzy, ci ludzie, którzy pamiętali moją pracę, no wręcz niektórzy się entuzjazmowali możliwością podjęcia współpracy ze mną ponownie, ale kiedy dochodziło do tego, żeby zapadły jakieś decyzje administracyjne, to okazywało się, że to jest niemożliwe. No, sam tego doświadczyłem, jak mówię, i tak ja obserwuję również, że można powiedzieć, że ta prawica, nie wiem, to czy to się w dziedzinie kultury, w dziedzinie sztuki, tak samo powinno nazywać, ale w każdym razie jest wypychana ta część ludzi, ta część środowiska, a także ta część pamięci narodowej, ta część dramaturgii w teatrze jest wypychana przez tę drugą stronę. To się na przestrzeni wielu lat to się ciągle działo, tak jak no, tak jak zaczęło, tak jak trwało latami w tak zwanym PRL-u, tak ta spuścizna była kontynuowana przez następców. To się nazywa w polskiej prasie dzieci takich, to i takich. No tak, pan Stanisław Michalkiewicz mówi, że u nas jest tak, że dzieci artystów są artystami, dzieci aktorów są aktorami, a dzieci konfidentów są konfidentami. Jest takie stwierdzenie pana Stanisława. Pewno prawda. No tak, bo i też patrząc na ten taki w takiej sferze medialnej głównego nurtu, jak mamy do czynienia z takimi różnymi must be the music, jakieś takie programy, że tam kogoś, ktoś tam śpiewa, jest jury i wybiera. I parę lat temu była taka sytuacja, że przyszedł chłopak, który zaśpiewał jakąś piosenkę związaną z patriotyzmem. To od razu. Po prostu to było za ścianek, że jakieś bogo, to było stwierdzenie, już nie pamiętam chyba pani Zapędowskiej, że jakieś bogo ojczyźniane piosenki, prawda? I ten chłopak się nie zraził, powiedział, że po prostu zaśpiewał to, co chciał zaśpiewać. I niestety, ale te media też głównego nurtu, i nawet jeżeli wcześniej przez 8 lat w telewizji, telewizją rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to jeżeli chodzi o promowanie takiego patriotyzmu, no to zostało po prostu obrzydzone moim zdaniem społeczeństwu, ponieważ patriotyzm, czy na przykład żołnierze wykręci, no to jest PiS od razu. No a PiS jest jaki? PiS jest zły. Czyli kultywowanie pamięci o żołnierzach wyklętych jest po prostu złe. Ja zauważyłem na przykład taką tendencję, jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, o wejście do takiego show biznesu, to jest to absolutnie odrzucane. Ja spotkałem się, panie Kazimierzu, to jest pytanie do pana, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o no, promowanie patriotyzmu wśród społeczeństwa, jest znacznie lepiej. Czy to prawda? Ja myślę, że jest znacznie lepiej. Przed każdym meczem baseballowym jest odgrywany hymn narodowy. Tak? tak. Myślę, że jest lepiej i że tendencje tępienia
patriotyzmu, to jest bardzo szerokie pojęcie, no ale posłużmy się nim, że tendencje tępienia patriotyzmu są odrzucane. Powszechnie są odrzucane, chociaż naturalnie znajdują się ludzie, którym się to nie podoba. Oczywiście jest cały taki ruch, jak pan wie, był taki ruch i jeszcze ma echa ludzi, którzy na przykład burzyli pomniki twórców Stanów Zjednoczonych. Pomniki Waszyngtona były przewracane, ale to się jakoś przewaliło i w tej chwili te pomniki są albo stawiane na nowo, albo oczyszczane od farby, którą na nie nalewano, wylewano. Także ta fala jakby cofnęła się w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza, no właśnie, coraz więcej ludzi, powiedziałbym wiadomość z dnia bieżącego, coraz więcej ludzi orientuje się, że tak jak powiedziałem, tutaj wkrada się, wtacza się system totalitarny i ludziom się to nie podoba, ludzie się przeciwko temu zmawiają i oponują. Panie Kazimierzu, to mamy pozytywny akcent ze Stanów Zjednoczonych. No w Polsce nie jest jeszcze tak strasznie źle, bo mamy jednak te siły, które stawiają opór, co prawda nierównym siłom. Zresztą cytując pana syna na jednym ze spotkań, było właśnie pytanie dotyczące tego, no, czym mamy szansę wygrać. I pan Grzegorz powiedział, że walczymy z ludźmi, którzy mają wszystkie pieniądze tego świata. I można powiedzieć, że jesteśmy skazani na przegraną, no bo nas nie stać na prowadzenie długiej wojny, zwłaszcza, że nie mamy takich zapasów. Ale jest szansa w tym, że może dojść do błędów w systemie i nasi wrogowie też między sobą się pokłócą. Także liczmy na to, że wiara będzie cały czas w nas silna. Panie Grzegorzu, jeszcze tutaj chciałem przypomnieć Państwu, że ukazał się trzeci tom książki powieści pana Kazimierza Zagłada. Książka jest dostępna w capitalbook.pl, także serdecznie zapraszam. Można kupić w komplecie, można kupić osobno, jakby ktoś nie miał właśnie pan. Dwa tomy. To jest pierwszy, to jest drugi, a trzeci, jak już słyszałem od pana dyrektora, trzeci już do mnie leci. Już do pana leci, tak, dokładnie. Będziemy jeszcze mieli nagranie z tych książkach, dokonamy takiego podsumowania, ale to już nie dzisiaj, panie Kazimierzu. Także serdecznie państwu dziękuję, że byliście z nami. Myślę, że jeszcze będą kolejne i kolejne rozmowy z naszym mistrzem, osobą znaną w polskim teatrze. Nawet pani Domagalik kiedyś w programie wspomniała, że studiowała u pana. Także jest pan w mainstreamie też znany. Dziękuję. Także dziękuję państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu za uczestniczenie w tej rozmowie. Dziękuję. Zagłada. Wszystkie tomy powieści Kazimierza Brauna dostępne na capitalbook.pl.